Witam was, docent polskie minibrowary.pl. Mówią, że nowa dziewczyna, ale chyba poznajecie po rysach, że jednak to rodzina. Powitajcie moją siostrę Magdę. Cześć. No, wy możecie obstawiać, Magda z którego rocznika, no starsza na pewno nie. Mam nadzieję, że jak najbardziej widać, że... Może lepiej niech nie obstawiają, bo będzie w topa. Co mamy, Magda, na stole, bo to jest też bardzo fajna niespodzianka. Tak, jest to prezent dla was do przetestowania. W styczniu tego roku byliśmy z moim narzeczonym Łukaszem w Wiśle. I Łukasz tam... jest po drugiej stronie, ale niestety przyjechał samochodem. Dokładnie. I wkręcił mnie i muszę sama. Tutaj zostawił mnie samą przed kamerą, także jestem tylko ja. Ale mamy tak, mamy trzy piwa z browaru Wisła. No właśnie. Do przetestowania. Taki oto pakiecik zakupiliście w browarze Wisła. Dokładnie. Kurczę, ten browar Wisła to jest bardzo ciekawa rzecz, bo to jest chyba jedyny browar w Polsce na dworcu kolejowym. On jest w zabudowaniach tak. dworca. Tak, no szczerze mówiąc trafiliśmy tam dzięki twojemu poleceniu, tak? Bo widzieliśmy to miejsce, ale ty napisałeś w wiadomości, że jest coś takiego, że chciałeś tam wpaść, także stwierdziliśmy, że my to zrobimy pierwsi. Super. I też może właśnie jakiś prezent sprawimy ci. Bardzo lubię takie sytuacje, kiedy ja nawet nie byłem w danym browarze i rodzina jest w stanie zapewnić piwko, więc dlatego ta degustacja. Co? Zaczynamy klasycznie od Wisła, Wiślanin Jasny Lager. Czy wy, będąc w tym browarze, spróbowaliście każdego z tych trzech piw? Spróbowaliśmy tego. Piliśmy... To o tym jeszcze proszę nie mówić, w takim razie, jeżeli spróbowaliście ciemnego. Zatem teraz macie okazję spróbować tej palety, która... O! Piękna barwa. No właśnie, jak na lagera, to chyba trochę zbyt ciemna. Byliście koło Sylwestra? Tak, byliśmy dokładnie na Sylwestra. I zobaczcie, to jest ostatnia szansa, żeby te piwa spróbować, bo mamy datę... Jezus Maria, 9 marca! Nie, no to przepraszam, to jakby co? Halo, browar Wisła, więc wszystkie nasze argumenty ewentualne, negatywne będą... To w topa, ponieważ te mają dłuższą ważność, tak. To jedno, ale no, spróbować można. No, Magda mówi, że ładna barwa, faktycznie ładna barwa, tylko trochę tam z pianą, cieniutka warstwa się utworzyła, pomochajmy. Jesteś w stanie odnosić się do aromatu, czy bardziej myślę, już... Myślę, że tutaj ciężko mi wyczuć. także nie będę chyba strzelać. No jest słodowo, jest lagerowo. Magda, twoje zdrowie, zdrowie Łukasza oczywiście, który za kamerą dzielnie patrzy, co się dzieje. Goryczkowe. O! Pytanie, czy wynika to z przeterminowania? Niestety nie wiem. Znaczy ja bym powiedział, że jest uratowany, uratowane to piwo, że nie jest zbyt bardzo słodowe, więc tam trochę tej goryczki jest. To nie jest pils, to jest lager. Zwykłe, normalne piwo do picia po prostu i nie ma się tutaj rozwodzić. Nawet to przeterminowanie, ile? Dwutygodniowe? Niecałe dwutygodniowe. Wcale źle nie zrobiło. Nie piwo jest, podejrzewam, niepasteryzowane, niefiltrowane. Jak to wygląda? Niepasteryzowane, niefiltrowane. Jak najbardziej możecie zobaczyć tutaj. Pamiętacie cenę, jaka była za to piwo? Wydaje mi się, że około 10 zł. Ręki sobie nie dam uciąć, ale tak to mniej więcej wyglądało. Myślę, że porządny start. No, goryczkowe. No kurczę, to faktycznie jak na lagera. Jest wypijalne, nie zgłaszam tutaj protestu, że jest coś zbyt słodowego. Za chwilę przechodzimy do dwóch kolejnych, bo na pewno one będą ciekawsze. Za chwilę. Lecimy dalej. Drugie w kolejności, Red Ale. No Magda już słusznie zauważyła, że nie ma jakichś morskich opowieści na tych etykietach, jak to tam piwowar wymyślił to piwo. Mamy skład słody jęczmienny, karmelowy, jasny i ciemny, melanoidynowy, więc no, ja przyznaję się, nie jestem zwolennikiem takich
słodkawych ale. Jak ty na to patrzysz? Ja ogólnie wolę zdecydowanie troszkę takie właśnie słodsze smaki, także jestem bardzo ciekawa tego właśnie. Ale to też jest dobra chwila, dobry moment, żeby powiedzieć, jak ty i Łukasz wchodzicie trochę w ten craft, trochę próbujecie te piwa? Zdecydowanie, od jakiegoś czasu, mniej więcej od 2 lat, zaczęliśmy właśnie kupować piwa rzemieślnicze. No głównie głównie po twoich różnych rekomendacjach. Mamy obok siebie niedaleko domu sklep właśnie z takimi piwami. Można zarekomendować. Piwowar, o ile się nie mylę. Jaka to jest część Warszawy? To jest Białołęka. Białołęka. Kto zna piwowara na Białołęce, od razu może się wypowiedzieć, czy jest to dobry sklep. No, Skarbka z Gór, jak coś. To jak kojarzę, że na Skarbka z Gór to nawet jakiś lokal chyba jest, co leje z kranu. No ogólnie w tym piwowarze też można się napić. Są stoliki, także oni mają tam krany, więc też można się napić. Ale ty myślisz pewnie o piwowarze jeszcze tym drugim, który był kiedyś na Berensona. Tam był taki większy piwowar, ale on się niestety zamknął po jakimś czasie, także został tylko właśnie ten na Skarbka z Gór. Słuchajcie, okazało się, że bardzo podobnie się zachowuje to piwo do niby przeterminowanego lagera. Więc ja myślę, że to jest w ogóle kwestia aparatury, która napełnia to piwo butelkowe. Tutaj widzicie, tej piany nie ma, więc nawet tu jest dowód, że jest to piwo w dacie 21 marca 2022. Nagrywamy zdecydowanie wcześniej, więc jakoś nawet ta piana gorsza niż w lagerze. Okej, drubeczko. No tu już jest słodko. No, melanoidynowo-karmelowo. Nawet bardziej melanoida niż karmel. To właśnie bym nie powiedział, że to jest jakaś mocna słodycz w tym aromacie. Nawet trochę takich czerwonych owoców, bym powiedział. Więc drożdże zapracowały. Red Ale, słuchajcie, no kurczę, styl zapomniany przez polskich piwowarów. Może słusznie. Ja nie mam sentymentu do tego stylu, ale... Rzadko spotykany. Rzadko, zdecydowanie. No i jak? Okej, aczkolwiek nie ukrywam, że najbardziej czekam na ciemne. Szybko już skipujesz do następnego. No ono jest mało słodkie. Ono jest takie... Bardziej pachniało jakby w zapachu było słodkie niż w smaku. No to ja bym powiedział, że to jest mój klimat. Że rzeczywiście... Taka dosyć wytrawność na finiszu. Fajna słodowość, ale finisz jest fajnie wytrawny. Kurczę, ja jestem za tym piwem. Podejrzewam, że nie, na pewno lepsze, bo lager powiedzieliśmy, no nic ciekawego, zwykłe piwo po prostu do picia. Red Ale jest rzadko spotykany u nas i kurczę, jestem za. Bo nie jest właśnie jakimś ulepkiem słodkim, tylko właśnie tak jak ma być, czyli dosyć wytrawne piwo, no, browar Wisła. Tak. No nie wiem, czy ty jesteś na tak, bo powiedziałaś, że jednak byś wolała coś słodszego. Znaczy w smaku jest naprawdę dobre, jest okej. No, ale jednak wolisz słodsze piwa. Cały czas się tego czekam. Magda, skrytykuj coś. Nie da się mówić, że moim ulubionym piwem są piwa ciemne, takie czekoladowe. Okej. Więc to jest najczęstsze piwo, jakie ja pijam i... No dobrze, ale czekoladowe, my też z Marleną lubimy czekoladowe, ale gorzka czekolada. A są czekoladki słodkie, prawda, z laktozą, z dodatkami. Jak na to patrzysz? Bardziej wolisz te pastry? Te mniej słodkie. Kiedyś lubiłam bardziej te słodkie piwa, teraz trochę mniej. To się zmieniło, także te mniej słodkie lepsze. No wspaniale, no i tylko gościć takie kobiety na kanale, jeszcze rodzina, w ogóle nic nieustalone, wszystko autentyczne. Słodycz, zło! Bardzo dobrze. Za chwilę przechodzimy do stouta owsianego, czyli oatmeal stout. No tak podświadomie chyba się najbardziej nastawiamy na tą pozycję za moment. No słuchajcie, zatem przechodzimy do tego najbardziej oczekiwanego piwa, ale w międzyczasie Magda powiedziała, coś nie gra z nasyceniem, coś nie gra z życiem tych piw. Że są płaskie. Nie mają takiej głębi. Ale to już widzieliście właśnie po tej pianie. To już widać od razu, jak piwo jest nalewane bez piany, to znaczy, że nie ma gazu
I ta nalewarka w browarze Wisła, no sorry, nie jest to szczyt tak. technologii i dlatego no te piwka trochę właśnie są płaskie. Czy możliwe, że one wywietrzały z czasem, czy... Nie. Nie, to jest kwestia nalewania. Myślę, przy lagerze nie było tragedii. Stwierdziliśmy, że jak najbardziej jest wypijalne, ale z kolei ale, tak jak Red Ale i Stout, który też jest alem, nie potrzebuje wysokiego wysycenia, więc myślę, że powinno być dobrze. No i bardzo, bardzo się cieszę, że browar restauracyjny robi Oatmeal Stout, bo to jest evenement. A dopiero co mieliśmy Świętego Patryka, więc jak najbardziej w klimacie święta piwa irlandzkiego, żeby... Oj! I tu chyba jest już lepsza piana. Troszkę. No kurczę, naprawdę elegancko. Utworzyła się bardzo ładna warstwa, chociaż tak. ona się dosyć szybko redukuje, więc rzeczywiście... Ale była. Nie no, zdecydowanie spośród tych trzech piw najbardziej się szykuje na stout owsiany i topiliście lanego. Wrażenia w aromacie? No, czuć karmel. No ja bym powiedział jednak, że karmel nie, ale... No. Jezu, ale jestem w bardzo niekomfortowej sytuacji. Jak mogę tutaj mówić coś swojej siostrze? Prawie jak z Marleną, no. A to nawet jeszcze gorzej. Nie, no nie. Magda, nie karmel. Jest ewidentnie... Słody ciemne palone to jest klasyk. Tutaj nie ma karmelu. No to jest naprawdę wspaniały aromat. Bardzo przyjemny aromat. Dla mnie aromat. Jest to idealny smak. Ono nie jest takie, jest troszkę tej słodyczy, tak w sam raz. Słodsze już by było... Jest. Popieram, potwierdzam, jak najbardziej słodycz jest i dlatego to jest oatmeal stout, bo klasyczny stout irlandzki jest dry. Tak. I on jest gorzki jak czarna kawa, tak, a ten ma taką delikatną słodycz i taką fajną aksamitność. Tak. Browar Wisła! Halo, browar Wisła! Nie wiem, czy oglądacie, no chyba raczej obejrzyjcie. Tak, to piwo jako wytrawni znawcy od razu stwierdziliśmy, spośród tych trzech tylko ten stałcik ma szansę na złapanie naszego pozytywnego dźwięku i tak jest. Naprawdę świetny tak. Oatmeal stout. Fajnie czekoladowy, leciutko słodki. No, nasycenie idealny. Zdecydowanie niskie. Idealny oatmeal stout. Jezus Maria, jak ja bym się chciał napić takiego oatmeal stouta właśnie w Wiśle. Byliście tam na Sylwestra. Dokładnie. Jakaś imprezka? No nie do końca. Mieliśmy się bawić trochę właśnie w browarze Wisła, ale ze względu na... Jezu, ale zapłaciliście jakąś wejściówkę? Nie. Nie, to, tam, tam nie było żadnej imprezy, lokal był czynny bodajże do 23:00. Mieliśmy tam plan po prostu na wypicie piwa, zjedzenie dobrej kolacji. Niestety trochę nam się plany pokrzyżowały, ponieważ byliśmy z psem i troszeczkę tam dała nam popalić, jeśli chodzi o fajerwerki, także musieliśmy... Ale się... moment. Czy psa nie można zabierać do browaru Wisła? Szczerze mówiąc nie pytaliśmy, czy można. Nie. Halo, browar Wisła, piszcie, czy można z psem przychodzić? Myślę, że nie byłoby problemu, ale ponieważ to był Sylwester, też nie wiedzieliśmy do końca, jak to będzie wyglądało, czy tam jest jakaś impreza, czy nie, więc jakby nawet nie robiliśmy próby, czy można. Ale myślę, że pewnie jakaś tam opcja jest, żeby... Teraz coraz więcej lokali jest bardziej przyjazne psom, także myślę, że... No w Sylwestra... No właśnie, wiadomo. Sylwester to tak chyba jakoś tam średnio. Słuchajcie, jestem bardzo zadowolony, że Magda i Łukasz za kamerą byli w browarze, w którym ja i Marlena nie byliśmy. Jednak jest to ta siła rodziny, że można przekonać kogoś, żeby odwiedził browar, właśnie przywiózł jakieś piwa spróbować. No myślę, browar Wisła, że robicie dobrze Oatmeal Stout. Trzymajcie się, myślę, że ciekawe style. Poprawcie może ewentualnie linię do butelkowania. Magda, wszystkiego dobrego. Dajcie znać, jak moja siostra się wam tutaj prezentuje, bo
jednak jakoś tą rodzinę już powoli promuje, prawda? I Witek, i ojciec, tak. I teraz Magda. Następni członkowie rodziny Marandów, strzeżcie się, będziecie na wideo. Wszystkiego dobrego, na razie. Do zobaczenia.